Anna Pawelec, zapraszam na podcast na temat uważności. Dziś zajmiemy się mitem, który mówi, że efekty medytacji i uważności są mdłe i nudne. Uważność jest tematem szeroko omawianym, ale wciąż istnieje wiele nieporozumień dotyczących jej istoty i powodów praktykowania. Przypomnę, że uważność jest wrodzoną i uniwersalną ludzką cechą, niezależną od jakiejkolwiek konkretnej grupy, religii czy systemu wierzeń. Podobnie jak każda umiejętność, uważność może być rozwijana poprzez systematyczne praktyki i dyscyplinę, podobnie jak skrzypek doskonali się poprzez regularne ćwiczenia, czy jak ktoś inny wzmacnia swoje ciało poprzez trening siłowy. Często myli się praktykę medytacji z zakładanymi rezultatami. Ponieważ medytacja polega na zwolnieniu tempa, ograniczeniu ruchów i zmniejszeniu tempa myśli, łatwo jest błędnie sądzić, że wszyscy medytujący powinni wiecznie poruszać się powoli we wszystkich aspektach swojego życia. To nieporozumienie sugeruje, że medytujący muszą realizować zadania w leniwym tempie. Wydaje się, że nie mogą być szybkimi profesjonalistami, typu szefowie kuchni czy sprinterzy, lecz powinni podchodzić do wszystkiego metodycznie, skupiając się na jednej myśli czy jednym zadaniu naraz. Ta koncepcja implikuje także, że zawody wymagające szybkiej reakcji, takie jak kontroler ruchu lotniczego, nie mogą w żaden sposób włączyć praktyk, Medytacyjnych praktyk mindfulness. Zgodnie z tą fantastyczną wiarą, człowiek praktykujący medytację i uważność jest postrzegany jako nudny, nieciekawy, nadmiernie zadowolony lub oderwany od rzeczywistości, całkowicie pochłonięty swoimi myślami i samooceną, wydaje się być niezainteresowany sprawami świata materialnego. Jest postrzegany często nie tylko jako spokojny, ale także bierny, pozbawiony dostępu do gniewu, pragnienia, sarkazmu czy humoru, zawsze wyrażający niezachwianą szczerość. Mimo, że jest to dość stary stereotyp, jak wszystkie stereotypy, ten jest równie trwały i szkodliwy. Zdrowa mentalność przyjmuje różnorodność i wykorzystuje wszystkie swoje wspaniałe cechy w pełni. Każdy sugerujący, że medytacja uważności polega na kontrolowaniu lub tłumieniu myśli, co prowadzi do niedoskonałości w osiągnięciach realnego świata, nie zrozumiał sedna. Istotą zwalniania tempa podczas medytacji jest obserwowanie działania własnego umysłu. Jesteśmy świadomi wielu typów umysłów: introwertycznych, ekstrawertycznych, dynamicznych, refleksyjnych itd. Oraz szerokiego zakresu emocji w każdym indywidualnym umyśle, od smutku do radości i wszystkiego, co pomiędzy, włączając w to złożone kombinacje emocji, które łamią klasyfikację. Wzorowa organizacja skupiająca się na medytacji to właśnie taki ośrodek poświęcony zgłębianiu tego tematu. Center for Healthy Minds na Uniwersytecie Wisconsin Medicine założony przez neurobiologa i specjalistę od emocji Richiego Davidsona używa tego terminu, aby opisać dociekliwe umysły, które w pełni korzystają z różnorodnego wachlarza zdolności i niuansów. Medytacja służy jako metoda wspierająca tę wrodzoną zdolność psychiczną. Zamiast nas ciosać do jednolitości, Praktyki uważności umożliwiają nam bardziej autentyczne wyrażenie naszego prawdziwego ja, przyjmując nasze kolorowe i charakterystyczne cechy w pełnej okazałości. Mitów narosłych wokół uważności i medytacji jest mnóstwo. W swojej przestrzeni przedstawię Wam cztery, które uznałam za. Najbardziej wybijające się, i w kolejnych podcastach będziemy je sobie pokrótce przedstawiać. W tym to już wszystko z mojej strony. Dziękuję Wam serdecznie za ten króciutki, wspólnie spędzony czas. Zostawiam Wam materiał tego podcastu pod rozwagę. Zapraszam tym samym do komentowania, do przedstawiania swojego punktu widzenia. Zapraszam do łapek górze, do subskrypcji, jeżeli macie ochotę spotkać się ze mną ponownie. I wszystkiego dobrego, kochani. Do usłyszenia już niebawem.